W miniony weekend przegrali na wyjeździe trzecioligowi piłkarze Wieżycy Deki Pelplin, a także piłkarki drugoligowej Pogoni Tczew. Natomiast Wisła Tczew odniosła czwarte z rzędu zwycięstwo w piątej lidze. Wygrała 4-1 z Pogonią Prabuty. Mecz na stadionie przy ulicy Ceglarskiej miał jednostronny przebieg i nie przyniósł wielu emocji. Wisła szybko objęła prowadzenie już w 5 minucie po golu Karola Obczyńskiego. W 12 minucie było 2-0 dla gospodarzy po ładnym strzale z dystansu Karola Ćwiklińskiego. Zespół Leszka Różyckiego kontrolował przebieg wydarzeń na boisku. Stwarzał sobie dużo bramkowych sytuacji, jednak na kolejne gole trzeba było czekać do końcówki spotkania. Wcześniej zaniepokoili tczewskich kibiców goście z Prabut. Pogoń w 65 minucie zdobyła bramkę kontaktową. Wszelkie wątpliwości rozwiał swoim drugim golem Obczyński. Chwilę później, a było to 10 minut przed końcem meczu, kropkę nad i postawił Błażej Piepiórka, który ustanowił wynik spotkania na 4-1. Wisła utrzymała trzecie miejsce w tabeli piątej ligi i odrobiła stratę do Gwiazdy Karsin. Wicelider przegrał po raz pierwszy w tym sezonie. Liderem z jedną porażką na koncie jest Pomezania Malbork. W najbliższy weekend odbędzie się ostatnia kolejka rundy jesiennej. Wisła zmierzy się na wyjeździe z Tęczą Brusy. Przedostatni mecz tej jesieni, ale ostatni przed własną publicznością, rozegra w sobotę trzecioligowa Wieżyca Deka Pelplin. Podejmie o godzinie 13:00 Chemika Bydgoszcz.